Dziękujemy, że jesteście z nami. Witamy Was. Chcielibyśmy powiedzieć Wam o tym, że mamy dzisiaj ogromną przyjemność inaugurować nowy projekt, który tworzymy. To są meetupy nowej generacji Platformy Obywatelskiej. I chcieliśmy Wam powiedzieć, że właśnie w taki sposób materializuje się hasło Drużyna Przyszłości. Ale Drużyna Przyszłości to nie tylko ci posłowie, którzy kilka miesięcy temu weszli na scenę na Radzie Krajowej i opowiedzieli o swoich marzeniach, tylko to są nowe, młode pokolenia, które inwestujemy. To są ludzie z całej Polski, to są osoby, które razem z nami tworzą meetupy, to są osoby, w których widzimy ogromny potencjał. I mówimy let's meet up, czyli spotkajmy się, ale nie po to, żeby sobie pogadać, żeby zbić piątki, uścisnąć sobie dłoń, zrobić kilka zdjęć na Instagram, na Facebooka i pojechać do domu, tylko będziemy chcieli się tam spotykać, bo uważamy, że mądra, nowoczesna partia inwestuje w nowe pokolenia. I my chcemy to bardzo mocno podkreślić i bardzo mocno wspierać. Uważamy, że w takich partiach o przyszłości powinno decydować się nie z perspektywy takich troskliwych politycznych opiekunów, którzy, jak wiemy, potrafią być dosyć protekcjonalni, tylko z perspektywy pokoleń, tych nowych pokoleń, przed którą właśnie jest ta przyszłość i o tej przyszłości wspólnie rozmawiać. Więc nasze meetupy to nie będzie akademia, to nie będzie szkoła, to będzie miejsce, gdzie będzie taki praktyczny warsztat liderski, bo chcemy obudzić liderów lokalnych. I tę lokalność chcemy bardzo, bardzo mocno podkreślić. Jesteśmy wśród ludzi od wielu tygodni, spotykamy się z nimi i chcemy skupiać wokół tych młodych, świadomych, zaangażowanych osób, ludzi, którzy razem z nami będą tworzyć Platformę Obywatelską i którzy razem z nami będą w najbliższych wyborach szli po zwycięstwo. Razem z nami aktywnie na naszych listach, wspierając nas w kampaniach, przekonując mieszkanki i mieszkańców do tego, że to właśnie nam warto zaufać i to z nami warto budować tę przyszłość. Więc jeszcze przed październikiem zorganizujemy 4 meetupy w 4 miejscach Polski, gdzie będziemy bardzo silnie pracować nad tą lokalnością, bo jest ona dla nas w tej perspektywie bardzo ważna i o tym, jaki wymiar lokalny będzie miało pierwsze wydarzenie, opowie Olek Miszalski. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym, korzystając z tej okazji, zaprosić wszystkich młodych ludzi za pośrednictwem Państwa na pierwsze nasze wydarzenie, które odbędzie się w Gołkowicach Górnych. Tak jak Ola mówiła, tych wydarzeń będzie w sumie 4 i podzieliliśmy je geograficznie, w związku z tym to w Gołkowicach Górnych, czyli w Małopolsce, jest dedykowane przede wszystkim dla młodych ludzi z województw południowo-wschodniej Polski, czyli Podkarpacie, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie i Małopolska. Gołkowice Górne to jest taka urocza wieś blisko Nowego Sącza, niedaleko również do Szczawnicy, do Rytra. Powiat oczywiście nowosądecki, z jednej strony Beskid Sądecki, góry, z drugiej strony również Dolina Dunajca, także świetne tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, ale nie dajmy się zwieść. My tam nie jedziemy po to, żeby wypoczywać. Oczywiście jakaś tam integracja będzie również, natomiast przede wszystkim jedziemy ciężko pracować i tych młodych ludzi zapraszamy do ciężkiej pracy. Będziemy się szkolić, będziemy uczestniczyć w warsztatach, będziemy debatować, dyskutować, będziemy rozwiązywać ważne problemy, te problemy, które stoją również przed Polską. Będziemy próbowali z tymi młodymi ludźmi pisać program dla Polski, tak żeby po każdym takim wyjeździe mieć konkrety, mieć konkretny wsad. No i nie pozostaje mi chyba nic innego, jak po prostu zaprosić wszystkich tych młodych ludzi do tej ciężkiej pracy z nami. 17-19 czerwca, Gołkowice Górne. Dziękuję. To teraz chciałabym poprosić Radka Sikorskiego o zabranie głosu, który jest dzisiaj tutaj, jak pewnie zauważyliście, z nami. Dzień dobry. Wojna u granic, miliony uchodźców, szalejąca inflacja, wysokie stopy procentowe, kryzys klimatyczny. Dziś kształtuje się świat, w którym mieszkać będzie dzisiejsza młodzież, która chce współdecydować o tym, jak z tymi wyzwaniami sobie poradzimy. Dlatego serdecznie zapraszam. Let's meet up. Chciałam poprosić teraz Kingę Gajewską o to, żeby zabrała głos. Szanowni Państwo, tak jak Aleksander powiedział,
pierwsze wydarzenie będzie w Gołkowicach, ale tych wydarzeń będzie kilka, będzie dokładnie 4. I pytanie, które pewnie będzie najciekawsze dla, czy odpowiedź na nie będzie najciekawsze dla tych młodych ludzi, jest to, w jaki sposób się zrekrutować. Otóż otworzyliśmy stronę internetową www.nowageneracja.platforma.org i tam każdy chętny może wypisać formularz. Taka rekrutacja będzie trwała 10 dni. I wyniki będą już po 3 dniach 6 czerwca. I wtedy wybierzemy się wspólnie do Gołkowic. Pierwsze wydarzenie Małopolska, czy dla tych województw z Dolnej Polski, natomiast kolejne wydarzenie będzie w województwie zachodniopomorskim i tutaj pieczę nad organizacją będzie sprawował poseł Arkadiusz Marchewka. Kolejnym wydarzeniem będzie wydarzenie w województwie dolnośląskim, gdzie tutaj głównym organizatorem będzie Michał Jaros. No i ostatnie województwo zaplanowane na październik, dla nas z Olą najważniejsze województwo, bo mazowieckie, i tutaj razem dopniemy, aby było to wydarzenie szczególne. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz powtórzę stronę internetową www.nowageneracja.platforma.org. Do zobaczenia już w Gołkowicach. Także jeszcze raz chcielibyśmy bardzo podkreślić to, że zapraszamy Was do dołączenia do nas, do spotkania się z nami przede wszystkim na początku w Gołkowicach Górnych, żebyście tworzyli z nami nowe pokolenie, nową generację Platformy Obywatelskiej, żebyśmy razem budowali program Platformy dla młodych osób, żebyśmy walczyli wspólnie o przyszłość i żebyśmy szli razem do tych wyborów, mając pełne poczucie, że wszystkie postulaty i wszystkie najważniejsze wyzwania dotyczące przyszłości w naszym programie są. To wszystko, co my formułujemy, jest odpowiedzią na Wasze potrzeby, więc po prostu stwórzmy to razem. Do tego Was jak najbardziej zachęcamy i to razem z Wami chcemy budować na meetupach, a o kolejnych wydarzeniach, które będziemy planować i kolejnych działaniach, będziemy Was po prostu informować, będziemy przedstawiać Wam kolejne odsłony naszego programu, kolejnych aktywności. Po prostu bądźcie z nami i mam nadzieję, że ten czas spędzony w Gołkowicach będzie niezwykle produktywny. Będziemy Was do tego zapraszać, żebyście to, jeżeli nie będziecie mogli być z nami, śledzili na tyle, na ile będzie to możliwe online, że będziemy rzucali tam relacje, tak żebyście byli przekonani, że warto naprawdę wziąć udział w kolejnych wydarzeniach. Będą ich tylko 4. Liczba osób, które będziemy przyjmować, jest ograniczona, bo każdorazowo będzie to około 200 do 300 maksymalnie osób, więc jest limit miejsc. Zachęcamy, już dzisiaj możecie rozpocząć rekrutację. 10 dni czekamy na Wasze zgłoszenia. I dziękujemy bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to teraz jest ten moment. Bardzo proszę. Dzień dobry, Marta Rawicz, Polska Agencja Prasowa. Znaczy, ja mam dwa pytania. Po pierwsze chciałam zapytać, bo jakiś czas temu, kiedy pojawiły się informacje o tym Państwa przedsięwzięciu, były też takie komentarze, że to może być jakieś wydarzenie konkurencyjne w stosunku do kampusu Polska Przyszłości, który organizuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Więc chciałam zapytać, jak to się ma właśnie to jedno wydarzenie do drugiego, więc czy to jakieś uzupełnienie, czy jak to? Jak bezsprzecznie to... uzupełnienie. Uważamy, że działania, które prowadzi Rafał Trzaskowski w ramach kampusu, są takimi bardzo szerokimi działaniami, tak? To jest taki festiwal społeczno-polityczny, integrujący osoby o różnych poglądach, żeby mówić o najważniejszych, łączących ich ideach. Ta inicjatywa, którą my proponujemy, jest taką organiczną, podstawową pracą, którą chcemy wykonywać w naszych strukturach. Chcemy współpracować z młodymi ludźmi, którzy już są z nami w partii, którzy są z nami w młodzieżówce, którzy głosują na nas razem z nami i chcą tworzyć Platformę Obywatelską. Uważamy, że te działania się absolutnie uzupełniają i tak jak Rafał Trzaskowski został przez nas zaproszony na meetupy, tak i my wszyscy otrzymaliśmy zaproszenie od Rafała Trzaskowskiego na kampus. Uważamy, że takie inicjatywy, które podkreślają podmiotowość nowego
młodego pokolenia są bardzo istotne. My kobiety walczyłyśmy przez wiele lat o to, żeby były parytety, kwoty, suwaki na listach, żeby nasza obecność była tam jasno zaznaczona. Teraz przychodzi to nowe pokolenie, które też domaga się tego, żeby atencja była jakby na nich skierowana, ale nie w takim wymiarze, że właśnie ściśnijmy sobie dłonie, poklepmy się po plecach, a potem wszyscy rozejdźmy się i było tak jak, będzie tak jak było, tylko żeby właśnie oni tworzyli listy, żeby to oni byli tymi nowymi osobami, które będą wybierane w tych społecznościach lokalnych, bo rzeczywiście są tam zaangażowani, aktywni, od lat działają, a my swoją aktywnością, bo każdy z nas przeszło pewien sposób te działania i w samorządzie, i teraz w Sejmie, chcemy ich po prostu wspierać, żeby było im znacznie łatwiej niż nam. To jeszcze chciałam zapytać, czy przewidujecie Państwo, na której z tych wydarzeń, być może na wszystkie, zaprosić Donalda Tuska i też innych polityków, innych byłych ministrów, tak jak pana ministra Sikorskiego, czy inni właśnie politycy doświadczeni starszej generacji też będą zapraszani? Jak najbardziej. To jest wydarzenie Platformy Obywatelskiej, więc będą z nami najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej. Tak jak powiedziałam, Rafał Trzaskowski otrzymał od nas zaproszenie, Donald Tusk otrzymał od nas zaproszenie. Spotkałem się z tymi politykami w najbliższym czasie na tych wydarzeniach. Będziemy mówić, nie wyobrażamy sobie mówić o najważniejszych wyzwaniach najbliższych lat bez ich obecności, bez tego, żeby oni po prostu słuchali, co to nowe pokolenie, czego to nowe pokolenie oczekuje od osób, które zarządzają najważniejszymi partiami w Polsce. A nie liderów innych partii na przykład, czy nie, czy to jest tylko wasze wewnętrzne? To jest event Platformy Obywatelskiej, więc będziemy pracować z politykami i polityczkami Platformy Obywatelskiej, ale zapraszać też inne osoby, bo to też jest warte podkreślenia. Wiemy, że będą z nami na najbliższym etapie również aktywni politycy i polityczki z Ukrainy i z Białorusi, więc będziemy o tym mówić, że wyzwania dotyczące tych przyszłości ważne dla nowego pokolenia, nie mają granic i nie ograniczają się do tego, czy jesteśmy z danego województwa, czy z innego województwa. Będziemy podkreślać lokalność, ale patrzeć na potrzeby młodych osób z perspektywy też globalnej. Dziękuję.